Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, tradycyjnie i symbolicznie witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ogromnie się cieszymy, że Państwo tak licznie jesteście z nami. Co roku tak się składa, obserwuję i coraz więcej olsztynian ma taką potrzebę ducha, aby tutaj mimo tego czasu, który za chwilę się rozpocznie, jednak chwilę poświęcić i być tutaj z nami. 658 urodziny Olsztyna, drodzy Państwo, przed momentem Daniel Rupiński po raz trzeci na tych urodzinach odegrał hymn O Warmy Moja Miła. Powiem właśnie, 3 lata temu owy hymn powrócił do ratusza codziennie o 12, czyli w samo południe możemy go wysłuchiwać. No i za to także przy tej okazji chciałbym, abyśmy Danielowi bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz, może oklaskami właśnie, podziękowali. Szanowni Państwo, święty Jakub, Mikołaj Kopernik w zacnym gronie, w wyjątkowym czasie, tak jak powiedziałem, symbolicznie i już tradycyjnie chciałbym także tutaj do nas zaprosić i prosić jednocześnie o zabranie głosu i powitanie Państwa prezydenta Olsztyna, pan Piotr Grzymowicz. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, jak już zostało powiedziane, 658 urodziny naszego miasta. Myślę, że nawet w najśmielszych oczekiwaniach Jan Złajs, który lokował nasze miasto, nie myślał, że doczekamy tu my w naszym pięknym Olsztynie takiego wieku. Spotykamy się na placu Jana Pawła II, ażeby uczcić te nasze urodziny. Jestem przekonany, że będzie to godne uczczenie razem ze wspaniałym chórem, z naszymi patronami, patronem świętego Jakuba i wspaniałym mieszkańcem naszego grodu w latach 1517-1521, Mikołajem Kopernikiem. Serdecznie witamy. Witam przede wszystkim wspaniałych mieszkańców naszego miasta Olsztyna. Zawsze możemy na Was liczyć. Jestem przekonany, że w tych trudnych czasach, kiedy czeka nas tak bardzo wiele wyzwań, będziemy my wszyscy, cały samorząd mógł na Was liczyć, że wspólnie działając będziemy nadal budować nasz piękny Olsztyn. Z okazji urodzin naszego miasta Olsztyna, pozwólcie Państwo, że również złożę przede wszystkim olsztyniakom jak najlepsze życzenia, dużo radości, szczęścia, uśmiechu i wszystkiego najlepszego. Zapraszam do godnego uczczenia urodzin naszego miasta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie. Mam świętego Jakuba również, bo od tylu lat jestem w herbie tego pięknego miasta. A wszystko zaczęło się 31 października 1353 roku. Nie tutaj w Olsztynie, moi drodzy, tylko niedaleko stąd, w Bartoszku, gdzie w tamtych czasach był drewniany zamek. I właśnie tam Jan Złajs otrzymał akt lokacyjny. Dlaczego Olsztyn powstał w tym miejscu, moi drodzy? Zaraz na to pytanie Wam odpowiem. Otóż Olsztyn znajduje się w połowie drogi między Bartoszkiem, gdzie był zamek, oraz Barczewkiem, gdzie też w tamtych czasach już był zamek. I dlatego kapituła warmińska postanowiła tutaj lokować zamek i miasto. I stąd jest Olsztyn. To tyle takiej króciutkiej lekcji historii dla tych, co nie widzi. Bardzo dziękuję. Dziękujemy święty Jakubie. Święty Jakub pozostanie z nami. Tutaj jeszcze będzie miał kilka ważnych rzeczy do uczynienia. Drodzy Państwo, jako że urodziny to oczywiście tort, ale o tym za chwilę, tak to określę. Natomiast teraz mamy dla Państwa jeszcze jedną muzyczną niespodziankę. Bardzo jest nam miło, już jest z nami chór dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej Cantabile pod kierownictwem artystycznym pani Agaty Wilińskiej. A no właśnie, to ta młodzież za moimi plecami, teraz przed Państwem. Ty śmierdzą stróż.
bowiem no, wymagało to dużo pracy, dużo zaangażowania, punktualności, sumienności, aby wszystko się udało. Bardzo się cieszymy, że się udało. No właśnie, i dlatego teraz, drodzy Państwo, pozwólcie, iż po kolei będziemy tutaj zapraszać liderów, opiekunów poszczególnych dyscyplin, które w tym roku mogliście Państwo posmakować, uczestniczyć w nich właśnie aktywnie. Szanowni Państwo, były z nami rowery, które nazwaliśmy krótkie, bowiem były rekreacyjne, były dla rodzin, organizowane były przede wszystkim, nadzorowane właściwie przez Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej Kołodrom. Jest z nami pan Dariusz Stecki. Panie Darku, zapraszam serdecznie. Prosimy także o podziękowanie dla pana Prozgowskiego. Pan Darek, już to ustaliłem, będzie mógł je przekazać. Panie Darku, no i chwila dla pana przed mikrofonem. Chciałem podsumować rajdy, jadę, nie tankuję, rajdy w ramach Olsztyn Aktywnie. W tym roku zorganizowaliśmy 12 rajdów przy wsparciu Urzędu Miasta, za co należą się brawa dla pana prezydenta też i dla Wydziału Promocji Kultury i Turystyki, który wspierał tę inicjatywę. W tym roku odbyło się 12 rajdów, uczestniczyło 1288 osób. Jest to 121 osób więcej niż w zeszłym roku. Także inicjatywa jest jak najbardziej trafiona i potrzebna. Dziękuję. Tak jest, tam jest dla podziękowania dla pana Pruskiego, tutaj dla pana Darka Steckiego. Panie Darku, Zdzisława Abłam, jeśli są, zapraszam państwa, i pana Romualda Markiewicza. Zapraszamy tutaj do nas, już widzę, że państwo Abłam są z nami. Panie Romualdzie, także bardzo proszę tutaj do nas. Szanowni Państwo, to są najaktywniejsi pośród rowerzystów, którzy, tak jak powiedziałem, mierzyli się na tych krótszych, rekreacyjnych, rodzinnych dystansach. Tak jest dla pana Romualda tutaj także specjalne podziękowanie, gratulacje Państwa, brawa. To także jest bardzo, bardzo miłe. Gratulujemy, dziękujemy tutaj do nas. Także chcielibyśmy ci bardzo, bardzo za tę wyprawę podziękować. I także chwila dla ciebie. Ja będę posiłkował się notatkami, ponieważ kiedy podsumowałem nasz sezon tegoroczny, okazało się, że liczby są zawrotne. Zakręciło mi się w głowie, postanowiłem zanotować i pochwalić się naszą aktywnością, która ma dwa pola. Jednym polem jest rzeczywistość, czyli nasze wycieczki, nasze imprezy, nasze wyjazdy zaawansowane, a drugą rzeczywistością jest wirtual, czyli nasza aktywność na forum Olsztyn Aktywnie, o którym również powiem. Jeżeli wzięlibyśmy to drugie pole jako priorytet, to spędziliśmy w internecie wspólnie 1190 minut. Jest to łatwe do zbadania, ponieważ no, wszystko jest licznikowane na naszym forum i dzięki temu zaistniało zazębienie, które łączy wirtual z rzeczywistością, czyli tak zwane rajdy dzikie. I tutaj, jeżeli tylko są jakiekolwiek osoby z rajdów dzikich, to ja was zapraszam tutaj na scenę, ponieważ pokażcie się, to że jest grupa osób, które wykorzystało forum, wykorzystało Olsztyn Aktywnie po to, żeby spotykać się niezależnie od oficjalnych imprez. Zapraszam cię, dziadku. To jest dusza towarzystwa rajdów dzikich. Zapraszamy. Nie pójdę. Właśnie, teraz 24 w tą niedzielę spotkali się, aby jeździć setki kilometrów nawet, a jeżeli mówimy o kilometrach, to powiem, że przejechaliśmy wspólnie w ramach tylko oficjalnych wycieczek 904 kilometry. W tym dwa razy spędzaliśmy dwudniowe wycieczki poza Olsztynem. Wzięło udział w wycieczkach 399 osób, a myślę, że było, że trochę mamy tutaj niedoliczone, czyli około 400 osób. Jeżeli chodzi o spędzony czas podczas imprez, to spędziliśmy ze sobą 124 godziny. Czyli ten cały czas to jest właśnie inwestycja, którą miasto Olsztyn funduje nam, olsztyniakom, abyśmy mogli spędzać swój czas bardzo aktywnie, do czego my zapraszamy. No właściwie, gdzieś oglądali, gdzieś słyszeli, ale nie do końca mieli odwagę spróbować. Mam tutaj na myśli spacery podwodne. Główny organizator Skorpena i Paweł Laskowski. Jest Paweł. Pawle, zapraszam cię serdecznie. Tobie też chcemy bardzo, bardzo mocno podziękować. Po raz pierwszy w ramach Olsztyn Aktywnie
na cele podwodne, drodzy Państwo. Paweł, proszę się o kilka słów. Proszę Państwa, chciałem podziękować i bardzo się cieszę z tego względu, że olsztyniacy w wieku od 10 do 60 lat po raz pierwszy mogli zajrzeć pod spód tafli olsztyńskich jezior. Cieszę się też z tego powodu, ponieważ Akademicki Klub Poetwonurku Surpena organizuje spływ, który był lokomotywą, którą pociągnął Olsztyn Aktywni. W tej chwili impreza Olsztyn Aktywni jest taką wiodącą i najfajniej rozwijającą się imprezą chyba sportową w Olsztynie dla wszystkich olsztyniaków. Z tego, co mogę powiedzieć, to tylko takie dwa słówka, że na początku naprawdę pogoda nam przeszkadzała, bo było zimno. No i przede wszystkim mieszkańcy, którzy troszeczkę się obawiali zajrzeć pod wodą, zanurkować. Po drugiej edycji okazało się, że chętnych jest 3 razy więcej niż możemy zapewnić. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spróbujemy większej ilości osób pokazać fantastyczny podwodny świat Olsztyna. Tych kajaków było więcej, bo wiedzieliśmy, jak olsztyniacy kochają kajaki, tych kajaków, no nie wiem właściwie, czy było 2 razy tyle, zresztą za chwilę to się wszystko wyjaśni. Marian Jurak i Milan Rzepkowski, panowie, zapraszam serdecznie tutaj do mnie. Już. Mamy także dla panów specjalne podziękowania. Tutaj, drodzy Państwo, zanim panowie się odezwą, to ja tylko jeszcze dodam, że tu nie mamy najbardziej aktywnych wyróżnionych, bowiem, no właśnie, włożenie, jeśli chodzi o kajaki, jest co roku tak duże, że mało komu tak naprawdę zdarza się wejść 2 razy, no może nie do tego samego kajaka, ale generalnie uczestniczyć w spływie, do tej samej wody. Bardzo proszę, panie prezesie, 2 słowa do mikrofonu. Tu jest mikrofon, ten jest mój, to jest dla pana. Proszę Państwa, to dobrze, że jest tylu chętnych popływać. Różne ciekawe trasy były, będzie ich więcej. Mamy doświadczenie, mamy chętnych do pływania i wypada podziękować wszystkim tym, którzy brali udział w imprezach Olsztyn Aktywnie, a jest nadzieja, że będą brali dalej. Więcej szczegółów powie ten, kto prowadził imprezy, czyli Milan Rzepkowski, bo ja tam byłem tylko i wyłącznie w roli przewodnika opowiadającego ciekawostki o trasie.